Liczba rzeczy, których jestem absolutnie pewien, nie jest może tak wielka, jak sądzi stały widz tych moich felietonów, ale na pewno jest na tej liście to, że jeżeli gdzieś wybuchają zamieszki i dochodzi do brutalnych zachowań policji, to dzieje się tak dlatego, że chcą tego zwierzchnicy, którzy tym policjantom wydają polecenia. Nie dlatego, że tak się spontanicznie sytuacja rozwinęła. Nie, jeżeli przynajmniej polska policja, muszę powiedzieć, jest na tyle zdyscyplinowana, że jeżeli dostanie jasno, wyraźnie przykaz nie reagować, to żeby mu pluła babcia Kasia w twarz albo Władysław Frasyniuk wsadzał palec w oko, to taki policjant jest potulny jak baranek. To zresztą uważam jest cechą dobrą i należy to chwalić. Funkcjonariusz to, jak sama nazwa wskazuje, ma być dobrze funkcjonujący automat. Ale jeżeli funkcjonariusze rzucają się na rolników z pałami i gazują ich, tak jak widzieliśmy w środę 6 marca pod Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, ci sami funkcjonariusze, którzy w starciu z kodziarzami, z obywatelami RP czy lemparcicami byli potulni i grzeczni, to dzieje się tak dlatego, że albo pan Kierwiński, albo ktoś przez niego upoważniony takie upoważnienie im wydał. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie jestem przekonany, nie mogę mieć absolutnej pewności, czy trafne są domniemania krążące w internecie, gdzie pokazywane są twarze osób, które wyrywały bruk pod Sejmem, co było pretekstem do ataku policji na rolników i porównywane z twarzami funkcjonariuszy w mundurach. Z tych zdjęć wynika, że to są te same twarze i że mamy do czynienia po prostu z prostą, obrzydliwą, policyjną prowokacją. Czy tak jest naprawdę w czasach Photoshopa i sztucznej inteligencji podrabiającej już nawet filmy bez trudu? Nie mogę tego orzekać, dopóki ktoś autorytatywnie nie stwierdzi po imieniu i nazwisku, tak, rzeczywiście to jest taki, a taki funkcjonariusz. Niemniej nie zdziwiłoby mnie to, bo pamiętam Marsze Niepodległości z czasów Tuska, pamiętam akcję Widelec, pamiętam rozmaite rzeczy, gdzie policjanci albo rozmaici tak zwani tituszkowie przez policję pilotowani wdzierali się w tłum i prowokacji dokonywali, więc to jest możliwe, ale nawet jeżeli nie było prowokacji, nawet jeżeli rzeczywiście znalazł się jakiś zupełnie spontaniczny kretyn, który zaczął ten bruk wyrywać i rzucać nim w policjantów, to atak policji nie nastąpiłby, gdyby nie było takiego prikazu. No i jest pytanie, po co ten prikaz? Dlaczego ten prikaz? Moim zdaniem, wbrew pozorom, głównym winnym jest Władysław Kosiniak-Kamysz, a drugim głównym winnym jest Szymon Hołownia. Nie w tym sensie, że oni ten prikaz wydali, na to są za krótcy. Dlatego, że to oni są powodem, dla którego Donald Tusk postanowił podkręcić eskalację sytuacji w Polsce. Proszę zobaczyć, sekwencja zdarzeń była taka. Najpierw Kosiniak-Kamysz z Hołownią ogłosili, że oni stawiają warunek Tuskowi, swojemu koalicjantowi, że ma ukrócić ten rabunek przedsiębiorców, a to chodzi o dość liczną grupę społeczną, bo przypomnę, że formalnie rzecz biorąc w Polsce przedsiębiorcą jest każdy samozatrudniony, więc mamy tu, mówimy o setkach tysięcy, jeśli nie o milionach ludzi rabowanych na mocy Polskiego Ładu pod pozorem składki zdrowotnej. No i obaj panowie, wspomniani koalicjanci Donalda Tuska, postawili mu demonstracyjnie warunek, że ma to się skończyć, ma zostać spełniona przedwyborcza obietnica, że składka zdrowotna zostanie rozliczona w jakiś inny sposób. Nie straszyli wprawdzie, że oni coś konkretnego zrobią, jeżeli Tusk ich nie posłucha, ale miny robili takie groźne jakby ten, że coś się stawiają warunek. No to nie wiem, czy oni teraz postawią ten warunek raz jeszcze. Do tego Szymon Hołownia też próbował się wyemancypować, no ponieważ myśli cały czas o prezydenturze, a logika wskazuje, że jak się chce startować na prezydenta, to trzeba mieć poparcie 50% plus coś tam.
choćby plus 1, czyli nie można mieć elektoratu negatywnego niż większego niż połowa wyborców. W Polsce większa niż połowa wyborców nie jest skłonna do radykalizmu w żadnej sprawie, również w kwestii tak ważnej dla lewicy, jaką jest swoboda, absolutnie, no, oni to nazywają wyboru, no, czyli czy wyboru, czy dziecko ma żyć, czy dziecko ma nie żyć. No, w każdym razie Szymon Hołownia ten temat jedyny, jaki już pozostał tak naprawdę w lewicowej agendzie, bo lewica właściwie została obrana ze wszystkich swoich tradycyjnych cech tożsamościowych, tylko już ta jedyna lewica rozporkowa, tylko ta obyczajówka im została, więc Hołownia zapowiedział, że odsuwa te projekty na później, co oczywiście wywołało wielkie protesty, ale też zaczęło jakoś budować Hołownię jako człowieka zdroworozsądkowego. No i teraz, czy to jest przypadek? Tego samego dnia Donald Tusk nakazuje swoim koalicjantom przyjęcie uchwały, o której mówią tam oni już od 16 października ubiegłego roku, która jest absolutnym prawnym horrendum, nie ma co w ogóle do tego wracać, nie ma co tego uzasadniać, uchwałę, która uznaje, że Trybunał Konstytucyjny jest nieważny, jego prezes nie jest jego prezesem i co jest najważniejsze, ta uchwała zawiera taki apel. Nie mówię o apelu do sędziów, żeby ustąpili, bo wiadomo, że to jest guzik warte. Ona zawiera apel do instytucji państwowych, żeby nie respektowały orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zarówno tych bieżących, które być może nastąpią po tej uchwale, jak i tych wszystkich z ostatnich 8 lat. To jest moim zdaniem jednak i zdaniem większości ekspertów przekroczenie pewnego Rubikonu. Dalej już większego chaosu wywołać nie można i z tego się też no, chyba nie można cofnąć, chociaż Tusk jest zręczny i być może zdoła się potem z tego wycofać. Ale jest to zrobienie w kraju już takiego bardaku, że bardziej się po prostu nie da. No bo jeżeli Sejm czuje się w prawie uchwałą zmieniać konstytucję, bo Trybunał Konstytucyjny jest mocno usadowiony w Konstytucji. Jeżeli Sejm czuje się uchwałą uprawniony stwierdzać ważność bądź nieważność Trybunału Konstytucyjnego wbrew Konstytucji, to znaczy, że ten Sejm gotów jest uchwałą przegłosować wszystko. Może sobie przyjąć uchwałą, zwykłą większością głosów, taką dostarcza Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, nawet bez Lewicy, która nie ma tu wielkiego znaczenia, ale też jest przyklejona do tego, więc razem 242 bodajże głosy. Może sobie tymi 240 głosami przyjąć, że prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej nie jest wcale Andrzej Duda, tylko jest nim Rafał Trzaskowski. Może sobie przyjąć, że emerytury i renty, które są wypłacane, nie należą się i wszyscy emeryci i renciści mają je zwracać. Może sobie przyjąć, że oszczędności, które Polacy zgromadzili na kontach prywatnych w bankach, są oszczędnościami, które należą, nie wiem, do pana Kierwińskiego albo do pana wszystko. Wszystko se może ten sen przyjąć i to już będzie miało takie samo znaczenie. To znaczy znaczenie nie będzie miało żadnego, dopóki ten Sejm nie będzie w stanie tego wyegzekwować. Bo jak towarzysz Lenin, analogiczna sytuacja, identyczna, na Radzie Delegatów Żołnierskich i Robotniczych, tak to się nazywało, przyjął uchwałę, że konstytuanta, czyli parlament rosyjski, rozwiązuje, to ta uchwała rzeczywiście została wcielona w życie, ponieważ towarzysz Lenin miał bandę zrewoltowanych marynarzy pod bronią, którzy poszli i fizycznie wykopali tych posłów za uszy, wynieśli ich i konstytuantę fizycznie rozpędzili, realizując uchwałę, która to uchwała się powoływała na wolę ludu. Tutaj Sejm analogicznie przyjmuje uchwałę, że nie istnieje Trybunał Konstytucyjny, powołując się w pewnym sensie też na wolę ludu, chociaż to się nazywa w obecnym dyskursie wolą wyborców, znaczy oczekiwaniem wyborców, że takie jest oczekiwanie wyborców. Sondaże pokazują, że Polacy chcą, żeby coś zrobić z tym Trybunałem, no to robimy. I to oczywiście można w taki sposób zrobić, tylko pozostaje problem, jak to wyegzekwować. Czy rzeczywiście Donald Tusk ma pod taką kontrolą policję, że znajdzie teraz przełożonego w policji albo w wojsku, który podpisze rozkaz nakazujący zajęcie siłą budynku Trybunału Konstytucyjnego i wyrzucenie stamtąd sędziów i zlikwidowanie całej tej instytucji? Nie jestem przekonany, czy rzeczywiście on takie możliwości posiada.
oczywiście może wykorzystać tylko to, że policja będzie sparaliżowana, jak w wypadku wejścia do mediów państwowych, gdzie policja stała z kciukami za paskiem, otaczała budynek i nie wchodziła, a tam w środku zbiry wynajęte, łysole z agencji tak zwanej ochroniarskiej prywatnej robiły rozpierduchę. No to oczywiście też sobie możemy wyobrazić, ale zwłaszcza, że prokuratura już została przez pana Bodnara kompletnie sparaliżowana, ale no, co, znowu wystarczy, dobrze, zajmą ten Trybunał Konstytucyjny i co z tego? Teraz jest jeszcze 9 tysięcy sędziów, z których duża część już się okazało wcale nie powitała entuzjastycznie porządków justytucji pana Bodnara. Wbrew temu, co tam jacyś liderzy tego ruchu, tego rokoszu sędziowskiego sądzili, że oni reprezentują wszystkich, to widzimy już po zachowaniu choćby w wypadku próby odwołania sędziego Piotra Schaba w Warszawie, że kolegium sądu nie poparło tu ministerstwa. To jest nie tylko tak zwani neosędziowie, co już samo w sobie byłoby gangsterstwem, no bo 3000 sędziów to są sędziowie, którzy złożyli ślubowania w ostatnich 8 latach, więc 1/3 sędziów jest wykluczana jako rzekomi neosędziowie, ale również starosędziowie, czy nie wiem, paleosędziowie w większości tego nie popierają zupełnie rozsądnie zresztą, no bo jeżeli spójrzcie państwo na to, tak, jestem sędzią, więc mam zagwarantowane, że cokolwiek robię czy nie robię, płacą mi, do końca życia mi płacą pieniądze, nikt mi nie może nic zrobić, nie podlegam żadnej dyscyplinarce tak naprawdę, poza tą, którą z kolegami sobie załatwiamy i wymierzamy nawzajem, czy udajemy, że wymierzamy. I przeciwko temu próbom naruszenia tego Eldorado przez Kaczyńskiego i Ziobrę sędziowie protestowali, ale teraz przychodzi Bodnar i jeszcze bardziej to Eldorado narusza, tak? I mówi, że ja jako minister mogę stwierdzić, że ty w ogóle nie jesteś sędzią. Ale zaraz, zaraz. Powiedzmy, że ja jako tego, to mnie on nie wywali, bo ja też popieram, ale zaraz przyjdzie następny minister i teraz on wywali. Nie, no to jest precedens, na który nie można pozwolić, więc sędziowie raczej nie popierają, czy stawiają może tylko taki bierny opór, przewlekają sprawy na razie, biorą zwolnienia lekarskie, ale jeżeli chciałby teraz Tusk, zająwszy Trybunał Konstytucyjny, wymusić respektowanie uchwały sejmowej metodą leninowską, no to ma 9 tysięcy sędziów do steroryzowania. Erdogan to zrobił, tak, 1000 wsadził do pudła, pozostali od razu zaczęli go słuchać. To jest teoretycznie możliwe, tylko wątpię, czy jest na to egzekutywa. Wątpię, czy przy całym poziomie okazywanego fanatyzmu tacy ludzie jak profesor Markowski z profesorem Góreckim i nie wiem, reżyserem Wereśniakiem i jeszcze do tego z panią Ostaszewską i Jandą są w stanie siłowo odbić Trybunał Konstytucyjny i są w stanie chodzić po Polsce i terroryzować wszystkich sędziów, że mają, tak jak ich 8 lat temu im mówili, że mają orzekać wbrew orzeczeniom bezpośrednio wbrew prawu, prawda, na podstawie konstytucji, jak to oni nazywali, rozproszona kontrola konstytucji, że mają orzekać bezpośrednio na podstawie konstytucji, to teraz mają ich zmusić, żeby nie orzekali na podstawie konstytucji, tylko na podstawie uchwały sejmowej. Krótko mówiąc, nie widzę tej egzekutywy, może się mylę. Siła Donalda Tuska to jest przede wszystkim siła zagraniczna, że pani von der Leyen chwali, pani Jurowa chwali, pan Reinders chwali, Parlament Europejski przyjmuje uchwałę, że z radością wita te zmiany w Polsce i to jest, na tym się polityczna bandyterka opiera, bo to wielu Polakom imponuje, ale nie wiem, czy to jest trwałe otwarcie dyktatury, czy to będzie skuteczne otwarcie dyktatury, natomiast wiem jedno, to na pewno wytwarza totalny chaos. I tu wracamy do kwestii ataku na rolników. Otóż w tym chaosie Donald Tusk czuje się jak ryba w wodzie przysłowiowa i dlatego go wytwarza. Dlatego częścią tego chaosu jest wykreowanie wroga. W ostatnich dniach, kiedy to polscy rolnicy włączyli się w ogólny bunt rolników w Unii Europejskiej, Tusk wykonywał takie właściwe sobie tańce. Jednego dnia mówił, że on rozumie rolników, drugiego dnia mówił, że nie rozumie rolników, jednego dnia straszył, że wpisze na listę infrastruktury krytycznej obiekty, które rolnicy blokują, drugiego dnia mówił, że nie, no właściwie to nie mają racji, ten Zielony Ład idzie za daleko, czy jeszcze tam pomniejsi wyskakiwali. Ten taniec został zakończony. Ten taniec został zakończony, jeżeli
nie wystarczy Państwu sam brutalny atak na rolników, to myślę, że nie do zlekceważenia przejawem jest to, co jeszcze przed tym atakiem zauważyli analitycy internetu, że w przeddzień protestu zapowiadanego na 6 marca uaktywniły się dosłownie tysiące kont internetowych, trollowskich kont, które przez ostatnie tygodnie, miesiące były uśpione i praktycznie nie podawały żadnych nowych informacji, a wcześniej były zaangażowane w agregowaniu przekazu wyborczego Platformy Obywatelskiej. I nawet nie chodzi o samo uruchomienie tej całej farmy troli, bo to jest pewna rutyna w tego typu sprawach, tylko chodzi o jednolitość przekazu. Przekaz, który się pojawił, który ma dotrzeć do wszystkich wyborców w internecie, w tym wypadku będących Platformy Obywatelskiej, przekaz tego Neo Moralesa jest taki, że rolnicy to zło. Rolnicy to jest dzicz roszczeniowa. Rolnicy nabrali się pieniędzy od Unii Europejskiej, a teraz są przeciwko Unii Europejskiej. No po prostu są wymierającą skandaliczną, zło do zniszczenia. Trzeba im przykopać, trzeba ich postawić do kąta, trzeba im pokazać, gdzie jest ich miejsce. Taki przekaz jest upowszechniany i to jest współbrzmi, to jest kompatybilne z wypowiedzią samego Tuska, który już zakończył ten taniec i nagle powiada: Zielony Ład, absolutnie, nie wolno protestować przeciwko Zielonemu Ładowi. Zielony Ład to Unia Europejska. Z Unii Europejskiej ja nie pozwolę absolutnie, żeby nas ktoś wyprowadzał. Po prostu jeżeli jest konflikt między Unią Europejską a rolnikami, to wiadomo, kto musi zginąć w tym konflikcie. I nie jest to Unia Europejska, bo polskie członkostwo, nasze, jak to oni mówią, bycie w Europie, to jest absolutnie. Krótko mówiąc, rolnicy zostali kibicami w tym chaosie. Ten chaos na kogo działa najbardziej niekorzystnie? Tusk czuje się w nim jak ryba w wodzie. Świetnie. Histeria będzie teraz, no rolnicy wkurzeni oczywiście będą protestować i to doskonale wiedział o tym ten, kto policji kazał ich brutalnie traktować. To na kim się skrupi ich złość? No dotknie nie pana Kierwińskiego czy pana Tuska, którzy mają dobrą ochronę i wszystko gdzieś mają, tylko dotkną zwykłych ludzi, kierowców, którzy nie mogą wjechać do Warszawy w chwili, gdy państwo mówi, albo nie mogą z niej wyjechać, bo rolnicy się wycofali na rogatki i poblokowali drogi. No to oni będą podatni na przekazy sączone im przez TVN-y, że rolnictwo to zło, że czas z tym złem skończyć, trzeba to wszystko wycofać, trzeba kupować w marketach tylko wyroby zagraniczne. Tak też widziałem już przekazy upowszechniane w internecie, żadnych polskich ziemiopłodów, nie tego nie chcę. Dzikusy polskie zdychają, ta wiocha, prawda, jak się buntuje, jak nas chce naszemu byciu w Europie zaszkodzić i tak dalej. No, Tusk się w tym czuje świetnie. Kogo to załatwia? Tak zwaną trzecią drogę, w tym wypadku jej pion rolniczy. Bo teraz jaki jest wybór PSL-u? Teoretycznie mogliby zaprotestować, powiedzieć nie, no ale tyle posad w samym rządzie, gdzie 140 już bez mała ministrów, nikt już nawet nie wie ile, bo ich stale przybywa. Tyle posad, a we wszystkich spółkach, we wszystkich zależnych instytucjach co teraz ci wszyscy PSL-owcy ledwie się dorwali do kasy i po tylu latach wypuszczenia i co, i oni wyjdą z tej koalicji? No nie, to gra na pewniaka. Padną na kolana i będą błagać Donalda, żeby złagodził ten przekaz. Żeby poszedł sznytem proponowanym przez PSL, że rolnicy dobrzy, tylko jacyś źli, elementy antysocjalistyczne, za moich czasów to się nazywało elementy antysocjalistyczne, elementy antyeuropejskie się przykleiły. Dokładnie przekaz komunistów wobec Solidarności w 1981 roku przed grudniem. Elementy się przykleiły, ekstremiści, czyli sami rolnicy dobrzy. A może i Donald posłucha. I rzeczywiście wajchę przestawili w TVN-ach będą mówić, że rolnicy sami w sobie mamy dla nich zrozumienie, ale tych ekstremistów różnych, co się do nich przykleili, muszą pogonić. A może ich nie posłucha. A jak ich nie posłucha, to PSL-owcy są w ciemnej, zielonej dolinie swojej. I to jest jeden z powodów, dla których Tusk potęguje, eskaluje. I zobaczcie Państwo, jednego dnia
ta nieszczęsna uchwała, skandaliczna, horrendalna, ale przyjęta z błogosławieństwem samej Ursuli von der Leyen, która tam grzmi z Brukseli, że Konfederacja to zło. Ciekawe, prawda? Konfederacja jedyna partia, która się może na tych protestach zbudować, no bo PiS z panem Wojciechowskim, który przecież sam twierdził, że Zielony Ład to właściwie realizacja programu rolnego PiSu, pamiętam takie opowieści. Więc PiS na tych protestach nie zyska, no Konfederacja może, więc jakby już uprzedzając to pani der Leyen przez rękę, tam ponad głową Tuska krzyczy, że Konfederacja wrogowie demokracji, tak jak AfD, trzeba ich zniszczyć. Kto cię, babo, pyta? Jak ty śmiesz w ogóle się wypowiadać na temat polskiej polityki? Nie znasz słowa po polsku, zielonego pojęcia, nie masz, co tu się dzieje? Wiadomo, o co chodzi, nie? Donalda trzeba wspierać, bo Donald jest nasz człowiek w Warszawie. No, ale to wsparcie ma ograniczone zasięgi. Natomiast pytanie, czy Tusk sobie zdaje sprawę z tego, że leci na ścianę? Ponieważ poparcie pani von der Leyen może nie wystarczyć. Ale moje pytanie jest, czy on sobie zdawał sprawę z tego w poprzednim okresie swojej działalności, kiedy to, jak napisałem w tytule tego filmu, jeszcze nie uchwałą i pałą, tak jak teraz, ale kłamstwem i chamstwem się posługiwał. Przecież powrót Tuska do władzy nastąpił dzięki 8 latom mnożenia paskudnych, bezczelnych kłamstw, łamaniu praworządności. To wszystko, co teraz się staje prawdą, to wtedy insynuowano tylko. Tego nie było. PiS nawet pan Morozowski musiał, wyrwało mu się chwili szczerości, za to potem przepraszał na kolanach, wyrwało mu się, że PiS nie łamał prawa. PiS łamał. PiS prawo obchodził, PiS prawo naginał, PiS robił różne sztuczki, delikatnie mówiąc wątpliwe, ale nigdy nie odważył się złamać prawa, nie odważył się przyjąć uchwały, że nawet mi nie przychodzi do głowy, prawda? Mógłby uchwałą na przykład wywalić sędziów Sądu Najwyższego, czy całą tę instytucję. Szczerze mówiąc, moim zdaniem prezydent powinien to zrobić, ponieważ ludzie, którzy jawnie łamią konstytucję, a tacy mi są sędziowie zaangażowani politycznie, powinni zostać ze stanu sędziowskiego usunięci. Przez kogo mogą zostać usunięci? Konstytucja o tym nic nie mówi, ale mówi, kto ich powołuje. Skoro sędziego czyni ślubowanie przyjęcie przez prezydenta, to cofnięcie decyzji o przyjęciu ślubowania przez prezydenta można sobie wyobrazić. Ale PiS się nie odważył. PiS być może nie miał wystarczającej egzekucji. PiS, gdyby cokolwiek się, gdyby policjant zarządów PiSu, prawda, rzucał w babcie Kasie czymkolwiek, bo widzimy takie filmy, że rzucali, odrzucali coś rolnikom, czy demonstrującym pod Sejmem wspierających rolników, demonstrantów, czymś tam policja rzucała. Gdyby to się zdarzyło za czasów PiSu, to przecież Unia Europejska by oszalała. Wysłałaby tu, zasypałaby nas dyrektywami, uchwałami Europarlamentu, tak dalej. Uchwały były. Przeciwko strefom wolnym od LGBT, których nie było w Polsce. Przeciwko zakazowi edukacji seksualnej, którego nikt w Polsce nie próbował wprowadzić. Przeciwko temu, śmemu i owemu. Wszystko to było oparte na kłamstwie i to kłamstwo było poparte przyzwoleniem na niewiarygodne chamstwo z bydlęcenie, którego symbolem stało się 8 gwiazdek. I w ten sposób dojechał Tusk do władzy. I teraz jak dojechał do władzy, to już samo chamstwo nie wystarcza. Chamstwo elit zostało uzupełnione o brutalność policji, nad którą zyskał panowanie. Chamstwo elit zostało uzupełnione o polityczną bandyterkę pana Bodnara, który mianuje jakichś uzurpatorów i mówi, że to są prokuratorzy nowi, krajowi, prawda, który bezczelnie poczyna z prawem, w ogóle go nie szanując. No i do tego wszystkiego uchwały sejmowe. Czy to się temu człowiekowi uda? Czy on w ogóle wie, co robi? Czy Tusk liczy się? Bo to jest, bo na bieżący moment zyskuje, tak. Wytwarza chaos, marginalizuje koalicjantów, robi ich, że teraz muszę tam jeść mu z ręki, nie podskakiwać. Hołownia niech się powoli żegna naprawdę ze swoimi marzeniami o prezydenturze. Trzaskowski też zresztą niech się żegna. Już wiemy, kto tam marzy i czyje marzenia się bardziej liczą. Ale na ten moment on wytwarzaniem takiego chaosu zyskuje. Niemniej ten chaos, podobnie jak to chamstwo i te kłamstwa, którymi intoksykował polskie życie publiczne, to wszystko ma swoje konsekwencje. Te konsekwencje kiedyś spowodują kryzys. Czy Tusk to wie? Prawdopodobnie wie. Na aż tak głupiego nie wygląda. Ale albo uważa, że ucieknie do tego czasu,
w jakiś sposób przed odpowiedzialnością. Na przykład pani von der Leyen z panią Jurową i panem Reindersem jednak dłoń wyciągnął, miejsca dla niego eksponowanego w Unii nie ma, ale jakieś tam zawsze się może znaleźć. Albo uważa, że jakaś zmiana sytuacji, o której my nie wiemy, której my nie przeczuwamy, o omalże apokaliptycznym charakterze, zalegalizuje wstecznie te wszystkie jego działania i Polacy się z tym pogodzą i zostaną steroryzowani i będą wszyscy go słuchać. I w ten sposób rzeczywiście dojdzie już do nie do takiej symbolicznej, miękkiej jak na razie, tylko już do takiej prawdziwej dyktatury. Albo po prostu patrzy w perspektywie kilku miesięcy i dla osiągnięcia swoich celów, tak jak poprzednio, nie liczył się z tym, nie martwiło go, jakie będą długofalowe skutki zbydlęcenia w polskim życiu publicznym, które rozpętał, byle tylko zaszkodzić Kaczyńskiemu. Tak samo nie liczy się ze skutkami tego, co robi w tej chwili. A może uważa, że jakiekolwiek by te skutki były, to on musi z jakiegoś powodu, bo to jest też tak jak na rowerze, rozpędził się i nie może się zatrzymać, bo się wywali, a nie chce się wywalać. A że jedzie na ścianę, no, może tej ściany nie widzi. Nie wiem. To jest na tej długiej liście rzeczy, których nie wiem. Wiem jedno, że rolnicy zostali obsadzeni w tej samej roli, w której obsadzał Tusk wcześniej kibiców. Co znaczy, że najbardziej współczuję ludziom, którzy są jakimiś przypadkowymi ofiarami tej bandyterki. Tak jak chłopak zupełnie przypadkowy, którego nazwiska nawet nie podawano w mediach, którego po tej prowokacji Sikorskiego i Sienkiewicza, podpaleniu budki pod ambasadą rosyjską, oskarżono, to pół roku siedział działacz ONR za zgniłe ryby, bo wiadomo, że nie on tę budkę podpalił, ale zanim go puścili, to już tam usłużni prokuratorowie i sędziowie preparują kolejne te. Maciej Dobrowolski, ponad 2 lata w więzieniu, Staruch niejaki, też tylko dlatego, że Tusk kazali jakiegoś kibica wsadzić do więzienia, więc brali przypadkowego człowieka do aresztu wydobywczego i trzymali pod różnymi absurdalnymi zarzutami ponad 2 lata, licząc, że w końcu się jak nie do tego, do czegoś w końcu zmięknie i się przyzna. Nie przyznał się pan sędzia Gonciarek, czołowy, jeden z tych rokoszan sędziowskich, przyznał mu nawet oszałamiającą kwotę odszkodowania za te lata spędzone w więzieniu w kwocie bodajże 5000 zł, jeśli dobrze pamiętam. Więc najbardziej w tej chwili współczuję temu przypadkowemu rolnikowi, którego akurat policja złapie, a oddani Tuskowi prokuratorzy i sędziowie będą się starali go zmusić do tego, żeby się przyznał do czegokolwiek, za co Tusk potem wykonawców tej obrzydliwej operacji pochwali. Ale niestety obawiam się, że tak będzie, ponieważ wśród niewielu rzeczy, których jestem pewien, jest ta, że Donald Tusk przekroczył Rubikon. Jest absolutnie zdecydowany eskalować, pogłębiać emocje wojny domowej, pogłębiać chaos w Polsce, doprowadzić tu do totalnego, niech się wali, niech się pali, byle Donald Tusk swojemu siedzeniu i swoim ambicjom dogadzał. Taka jest filozofia tego człowieka. To żeście zrobili Polsce durnie, którzy żeście głosowali na jego pacynkę, już nie mówiąc o głosowaniu na niego samego.